No, cześć, dzisiaj serial Monarch, z którym wiązałem bardzo duże nadzieje, a który w sumie mnie rozczarował, niestety, swoją głupkowatą, w dużej części historią. Myślałem, że będzie to serial o organizacji, która monitoruje. I stara się badać Tytanów. No a przy okazji zobaczymy parę nowych stworzeń, jak reklamowano również Godzilla. No i niestety tego tutaj nie ma. Przynajmniej tyle, ile myślałem. Mamy parę scen krótkich. Z Nowymi Tytanami oraz bardzo krótką scenę walki godzili. co na 10 odcinków, jest no, dla mnie bardzo, bardzo słabe. Jeżeli chodzi o samą organizację, Monarch, to w tym serialu nie ma jej prawie w ogóle. Jest przedstawiona w taki sposób, że. No nie pasuje do tego, co jest we filmach. Więcej oni się zajmują sobą niż badaniem potworów. Bardziej skupiają się na wewnętrznych problemach i zacieraniem swoich własnych błędów w stosunku do pracowników. Dla mnie największym minusem tej całej historii jest tutaj rodzeństwo. Które poszukuje swojego ojca. Można byłoby to rozwiązać bez tych postaci. Samo ukazanie początków monarchu oraz jednego z głównych bohaterów i jego perypetie w dzisiejszych czasach to był fajny pomysł. Jednak w połączeniu z dwojgiem. Można powiedzieć, dorosłych, dzieciaków, którzy mentalnie nie dorośli do tego, jakie problemy ich czekają, jak sobie radzić w życiu. No to niestety ten serial dla mnie traci sporo. Serial jest dość wysoko oceniany, przeważnie w okolicach 7 na 10. No ale. Jeżeli ktoś się spodziewa, że obejrzy sobie serial o organizacji badającej tytany i o samych tytanach, no to się zawiedzie. Jest to historia rodzina. Opowiadająca o problemach rodzinnych. I nic poza tym, to są wplecione jedynie jakieś stworzenia i inne tego typu rzeczy. A nie faktycznie historia organizacji oraz pokazania jej pracy od środka. Najlepsze chyba z tego wszystkiego jest zakończenie serialu, w którym okazuje się, że nasi bohaterowie w podziemnym świecie straci stracili no, dwa lata życia. A bohaterowie, którzy zostali po tej stronie, współpracują z Apexem. Więc monarchu nie ma prawie w ogóle. Zrobiono z niej, można powiedzieć, taką pseudo-organizację chyba bardziej terrorystyczną, bo tak się zachowuje. A z samej historii o potworach mamy tylko parę scen. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!